Guys. Dzisiaj poznamy słownictwo dotyczące ruchu ulicznego i tego, co dzieje się na drodze. Ok, let's learn some words. Jezdnia, droga to miejsce, po którym poruszają się pojazdy: auta, rowery, motory, autobusy lub tramwaje oraz piesi. Road. Skrzyżowanie. To miejsce, gdzie łączą się jezdnie. Często na skrzyżowaniu jest sygnalizacja świetlna i przejście dla pieszych. Crossing. Rondo. To skrzyżowanie, które wygląda jak koło. Ma ono jeden lub kilka pasów ruchu. Po rondzie poruszają się pojazdy. Traffic Circle. Znak drogowy stoi przy drodze. Znak drogowy informuje lub ostrzega kierowcę, pieszego lub rowerzystę. Znak drogowy może być też znakiem zakazu. Road sign. Autostrada ma kilka pasów ruchu. Po autostradzie poruszają się różne pojazdy. Highway. Drogowskaz to znak wskazujący drogę. Drogowskaz pokazuje drogę, którą można jechać lub pokazuje, gdzie można skręcić, aby dojechać do celu. Signpost. Sygnalizacja świetlna to inaczej światła drogowe. Sygnalizacja jest blisko przejścia dla pieszych lub skrzyżowania. Ma trzy kolory świateł zielony idź pomarańczowy. Uwaga, przygotuj się. Czerwony stop. Traffic Lights. Przejście dla pieszych to miejsce na jezdni z białymi pasami. Białe pasy są namalowane na drodze. Przed przejściem dla pieszych zatrzymują się pojazdy, by pieszy mógł przejść na drugą stronę jezdni. Zebra Crossing. Korek uliczny to miejsce na drodze, w którym auta poruszają się bardzo powoli. Samochody stoją jeden za drugim. Traffic jam. Kierowca jest to osoba, która kieruje pojazdem. Kierowca zna przepisy drogowe i wie, jak poruszać się po drodze. Driver. Pieszy to człowiek, który nie kieruje pojazdem. Pieszy porusza się nogami i idzie chodnikiem. Pedestrian. chodnik to miejsce blisko jezdni po chodniku chodzą piesi mamy z wózkiem i dziećmi ludzie z psami sidewalk Policjant w ruchu drogowym ma bardzo ważną rolę kieruje ruchem drogowym daje mandaty tym którzy nie przestrzegają prawa policjant jest też na miejscu wypadku drogowego policeman Ścieżka rowerowa po niej mogą jeździć rowerzyści. Rowerzyści jadą rowerem, ścieżką rowerową. Ta ścieżka znajduje się blisko jezdni. Cyclepod. Wypadek może zdarzyć się na drodze. Wypadek to kolizja lub zderzenie aut. Na miejscu wypadku przyjeżdża policja, ambulans i straż pożarna. Acydent. Szlaban to zapora, która jest zamykana, gdy przez tory przejeżdża pociąg. Przed szlabanem każdy samochód powinien się zatrzymać i czekać, aż szlaban się otworzy. Barrier. Tory po nich porusza się tramwaj lub pociąg. Gdy tory są na jezdni, wtedy takie miejsce oznaczone jest szlabanami. Tracks. Tramwaj to pojazd poruszający się po torach. Tramwaj przewozi ludzi. Tramwaj napędzany jest przez prąd. Tram. Okej. Okay. Na tą chwilę to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Jak zawsze zachęcam do odwiedzenia naszej strony repeto.org, gdzie jest dostęp do większej liczby polskich lekcji i opowiadań. W ciekawy i systematyczny sposób możesz z nami nauczyć się języka polskiego i innych języków. Bye.